Moja droga święta rasumiowana, przyjaciółko, 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 czystość, Twoja czystość, Twoja największa czystość. Dlaczego słyszysz, jak mówimy do Ciebie, że jesteś, jesteście czyści, czyści, czyści? Teraz część z Was może słyszeć ludzki umysł, który mówi: nie, 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 ja nie jestem czysty, bo wyliczasz swoje tak zwane pomyłki, porażki, to co interpretujesz jako swoje tak zwane niepowodzenia, które ponownie podlegają interpretacji jako coś, co Ci się wydaje, że Ci nie wyszło, bo ponownie tobie się tak wydaje, lub słyszysz opinie innych osób, innych istot, które mówią ci: o, w tym miejscu, w tym obszarze w życiu ci nie wyszło, lub widzisz jakiś billboard, lub jakieś zachowanie jakiejś grupy społecznej, która albo nie robi tego, co ty, lub potępia to i ty czujesz się, że odstajesz. I z tego powodu, że tobie się wydaje, że odstajesz, tworzysz poczucie własnej interpretacji tak zwanej rzeczywistości, w której stwarzasz w sobie ból, poczucie winy, poczucie gorszości, poczucie, że nigdy z tego nie wyjdziesz, poczucie, że jesteś beznadziejny, beznadziejna i tak dalej, i tak dalej. I teraz podkreślimy w tych takie zapalniki, takie miejsca najbardziej kluczowe w tym procesie, w tym zjawisku, i są one interpretacją. Interpretacją, interpretacją. Widzisz pewną osobę, pewną istotę, spotykasz się z nią i zaczyna ona mówić o Twoim lub o swoim życiu, po czym następuje takie coś, co jest interpretacją, jest próbą zrozumienia, próbą wtłoczenia tych słów, tej energii, w której ta istota jest, w której ty jesteś, i to jest wtłaczane w umysł, ten ludzki, który próbuje to zrozumieć i z lęku tym zarządzić. I z lęku tym zarządzić. Co mamy przez to na myśli? Przychodzi do ciebie ktoś i czuje się jak ofiara, czuje się jak najgorszy z najgorszych. I słyszysz te słowa, i zaczyna dziać się w tobie proces, może być on bardzo szybki, półautomatyczny lub prawie automatyczny, w którym ty zaczynasz czuć powinność czy potrzebę powiedzenia: wiesz co, twoje życie nie jest aż takie beznadziejne. No spójrz na to z tej strony, no spójrz na to z tej strony, będzie dobrze. Czujesz w sobie taką powinność, taką konieczność. I teraz to, co wypływa z tego pola powinności, konieczności, z tego pola interpretacji mentalnej, prawdą nie jest. Prawdą nie jest. To jest wasza interpretacja. Czy innymi słowy, przychodzi ktoś do ciebie i zaczyna mówić ci: o, w twoim życiu zrobiłeś to i to i to i to nie tak. I ta osoba mówi te słowa z własnej interpretacji. To jest jej pogląd. I teraz, jeżeli pozwolisz na to, ten pogląd na ciebie wpłynie i pojawi się w tobie twoja interpretacja: faktycznie jestem do bani, faktycznie jestem zły, faktycznie to lub tamto. Lub też będziesz próbował to lub próbowała to odwrócić i mówisz: nie, 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 moja interpretacja jest taka, że zrobiłem to dobrze, to dobrze, to dobrze, a ty zrobiłeś to i to nie tak, i kłócimy się, bo interpretacje nasze się nie zgadzają. I teraz w polu interpretacji każdy z was ma totalną dowolność i ty możesz sobie interpretować to tak, a ktoś inny w inny sposób. I teraz te interpretacje nie muszą być zgodne i pewnie nigdy nie będą zgodne, bo każdy z was będzie patrzył na rzeczy i konstruował we własnym umyśle swój światopogląd, który jest jakimś twoim światopoglądem. I teraz Bóg, uwaga,
Za nic ma twój światopogląd. Za nic go ma. I owszem, może on wybierać i kreować dla ciebie tak życie, żebyś przyciągał do siebie mniej więcej ludzi, którzy twój światopogląd będą albo potwierdzać, albo podważać, albo go wzmacniać, albo go niszczyć. Bo to jest tylko jakiś tam oddzielony fragmencik. I te wasze światopoglądy, w których się zamykacie, w których się fundamentalizujecie, one są problemem. One są problemem. I teraz widzisz kogoś, kto ma taki skrajny pogląd, mocny, wręcz agresywną ma postawę. Może cię to boleć. Tylko wtedy, jeżeli ty przed sobą wyłożysz tarczę, czy swojego wojownika, swój pionek, który będzie twoim światopoglądem, który jest inny. A teraz pytanie, czy twój światopogląd zmienia twoje życie? On zmienia twoje nastawienie do określonych spraw, a one tak czy siak się dzieją. Tak więc bez względu, jakie masz poczucie czy myśli na temat ludzi o określonej na przykład orientacji seksualnej, twój światopogląd nie zmienia tego zjawiska. Bez względu na to, jaki masz światopogląd geopolityczny, sytuacja jest, jaka jest. I teraz wasze światopoglądy, jeżeli są sfundamentalizowane, są rdzeniem problemów i konfliktów na tej planecie. Bo ty masz jakiś światopogląd, ktoś ma inny. Ta grupa ma ten światopogląd, ktoś ma inny. I teraz, jeżeli tylko powstają te światopoglądy, czyli ty wystawiasz ponownie swojego wojownika, swój pionek na planszę, to albo ty wygrasz, albo ten drugi, albo będzie pat, który również jest przegraną was obojga. Jeżeli wystawiasz swój światopogląd na pole walki, albo wygrasz, albo przegrasz, ale nawet twoja wygrana poskutkuje tym, że w czasie tak czy siak przegrasz. Bo twój światopogląd zostanie zchallenge'owany. Zostanie on zaatakowany przez inny, który powstanie w czasie, który będzie od niego mocniejszy. I tym też są te wasze walki światopoglądowe, te wasze konflikty, konflikciki. Nie wystawiaj, proszę, swojego woja, swoich wojowników. Nie wystawia ich na planszę. Widzisz, że ktoś chce grać w dyskusję światopoglądową? Nie wchodź na planszę. Bądź w polu przepływu. Okej, ktoś ma taki światopogląd. Ciekawe. A co ty myślisz o tej sprawie? W zasadzie to teraz czuję lekkie zaniepokojenie, jak mówisz takim podniesionym głosem i myślę, że nie jest to dla mnie przyjemne. A poza tym myślę, że konflikty i kłótnie nie prowadzą do tego, czego pragnę, a pragnę pokoju. Jeżeli będzie w tobie prawdziwa energia pokoju i pojednania, twoje słowa będą miały moc i zadziałają. Istnieje możliwość, że ta osoba zmniejszy liczebność swojej armii, czyli zmniejszy sztywność, zmniejszy swój fundamentalizm. I teraz im bardziej chcecie walczyć o światopogląd, tym więcej będzie waszych przeciwników. A im mniej zainwestujesz siły, energii, swojej mocy w konflikty na temat pomysłów, czym jest świat i czym jest doświadczenie i czym to ono powinno być, jak ono powinno wyglądać. Zobaczcie, proszę, że wasze światopoglądy nie prowadzą do tego, że wasza tak zwana kreacja przebiega w ten sposób, co wam się wydaje. One czynią coś dokładnie przeciwnego. One tworzą antagonizm, tworzą walkę, tworzą konflikt. Czyż nie jest tak, że w momencie, jak ty masz silną mentalną postawę, czym to coś jest? Nawet jeżeli to jest postawa diety wegetariańskiej czy diety wegańskiej, czy posiadanie silnej, radykalnej postawy w tym kontekście, czy ono nie tworzy walki i antagonizmu? Pomimo, że może mieć na swoich sloganach i transparentach zaniechanie walki, zaniechanie okrucieństwa, czy ty nie robisz swojego światopoglądu okrutnym
z miejsca wobec tych, którzy myślą i działają inaczej? Jeżeli tak jest, dokładasz, zaprawdę dokładasz swoją cegiełkę do licznych, rozlicznych konfliktów, które panują obecnie na waszej tak zwanej planecie. I teraz proszę, zobaczcie jedną rzecz. Mieliśmy mówić o czystości, a mówimy o wielu innych sprawach. Wasza czystość tak naprawdę polega na tym i wynika z tego, że jesteście dziećmi Boga, a nie z tego, czy wystawisz swój światopogląd, swoją armię na walkę, czy też nie. Zrozumcie, proszę, tą różnicę. Twoja czystość, twoja świętość wynika z tego, że istniejesz. Że istniejesz i że jesteś, a wy próbujecie stworzyć quasi wartość swoją z tego, że ja mam światopogląd, który jakiś jest i który może wygrywa z innymi światopoglądami, bo ma potężniejszą armię. Czyż nie jest to istota całej choroby? Twój światopogląd nie jest ani lepszy, ani gorszy. Jest on taką samą walką. A jak zaniechasz, zaprawdę zaniechasz tego światopoglądu, to zaczniesz, uwaga, prawdziwie czuć. Prawdziwie czuć to, o czym teraz mówimy i pole, z którego te słowa teraz wypływają do ciebie. Zaczniesz prawdziwie i autentycznie czuć. 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 I teraz to czucie, jeżeli możemy tak to określić, ale od razu uprzedzamy, że będzie parę osób, które będą chciały z tego, co teraz mówimy, skonstruować swój światopogląd, swoją armię i swój oręż, i to nie zadziała. Ale ci, którzy zrobią to prawdziwie, poczują. Poczują. Poczują i poznają stan zrozumienia. Stan, w którym widzisz, o, ta osoba ma taki światopogląd, ponieważ została skrzywdzona przez tą czy przez inną osobę. Rozumiem jej doświadczenie. O, ta osoba czuje się odrzucona przez tą czy przez inną osobę i z tego powodu zachowuje się w ten sposób. Rozumiem i to. Moje uczucia w tej sytuacji są takie, a nie takie. Wynika to z tego i z tego. Rozumiem to. I teraz to, że kogoś rozumiesz, nie oznacza tego, że się z nim zgadzasz, lub że popierasz to, co robi, lub że to wzmacniasz. Ty po prostu to widzisz, uznajesz. I teraz w tym łagodnym uznaniu czyjegoś tak zwanego światopoglądu leży moc i wielka wartość uzdrawiania. Ponieważ uznając czyjś światopogląd, jednasz się z nim. Jednasz się z tą istotą, jednasz się z tą duszą. I teraz w tym akcie pojednania leży wielka moc, ponieważ wasz ten tak zwany światopogląd znika, czy może zniknąć, bo są istoty, które uciekną od ciebie, jeżeli tylko nie będziesz karmił ich ego. Jeżeli nie będziesz karmić mojego światopoglądu, który jest moją tarczą, który jest moim orężem, który jest moją armią, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, bo tylko to mnie interesuje. Wystawianie coraz większych wojowników w mojej walce o dobrostan, czy o niedobrostan, czy o zabranie praw temu czy innemu osobnikowi czy osobnikom, czy nadanie tych praw, czy cokolwiek innego. Są istoty, które tak bardzo weszły w pole walki, czy to jest walka religijna, czy to jest walka na temat diety, czy to jest walka na temat tego, jakie państwo, czy jaka kultura powinna dominować lub zostać zdominowaną i tak dalej, czy to są konflikty rasowe. Te światopoglądowe gierki są zaprawdę śmieszne dla Boga. Śmieszne z tego powodu, ponieważ poczucie jedni sprawia, że jednasz się z wszystkimi ewentualnościami, z wszystkimi potencjałami i z wszystkimi tymi osobami. A teraz, jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz tworzyć swoje antagonizmy, swoje walki, swoje konflikty i konflikciki. I macie w zasadzie ten wybór. Jednanie
jednanie, w którym to uznajesz czystość swoją, czystość tamtych istot, czystość wszystkiego, nawet tych najbardziej skrajnych poglądów. One są czyste. Dlaczego? Ponieważ ich Twórca jest czysty. On jest czysty. I teraz ktoś mógłby stwierdzić, kurczę, mistrzowie, to jest kłamstwo. Jeżeli ktoś ma radykalny, nazwijmy go nawet nazistowski światopogląd, on nie jest czysty. On jest chory. Nie zgodzimy się z wami. Chory może być tylko i wyłącznie ten wytwór. Wytwór. Wytwór, który może być oczywiście dysfunkcyjny, który może być niebezpieczny i który może nawet doigrać się bycia zniszczonym czy quasi zniszczonym. Tylko ten wytwór, ta armia, ten światopogląd jest pusty. 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 I ty walcząc z tym światopoglądem wysyłasz tam swoich wojowników. Czyli walka dzieje się na planszy, w której ty uczestniczysz, bo masz inny światopogląd, bo ten światopogląd jest niszczycielski, dlatego trzeba go zniszczyć. Nie. Należy dotrzeć do istoty, do duszy, która go tworzy i spojrzeć na nią z czystością, z miłością, z jednością, z pojednaniem. I wtedy ona stwierdzi, kurczę, obecność tej osoby, czy ta rozmowa, czy jej milczenie, czy jej gest dobra, który zaznałem, spowoduje, że ja już nie chcę walczyć, że ja już nie chcę tego mojego światopoglądu pełnego walki. Ja chcę tego samego, co ma ta osoba. Ja chcę tego samego. I tu jest, kochani, ta różnica. Tu jest to odwrócenie. Przemyślcie, proszę, uważnie to, co zostało tutaj teraz powiedziane. Poczujcie to, zobaczcie, czy uczestniczycie, czy w tej bitwie na planszy z pionkami, czy też może uczestniczysz tak naprawdę na poziomie czucia, na poziomie energii, w tym pojednaniu, w objęciu wszystkich ewentualności, wszystkich istot, wszystkich dusz, łącznie z tobą, łącznie z tobą, łącznie z tobą. I ta czystsza, najczystsza kreacja jest w tym centrum. Centrum, z której wszystko wypływa, wszystko żyje, wszystko w tym jest. Czując to centrum, zatracasz możliwość czucia konfliktów, dostrzegania ich, rozumienia. Wchodząc w konflikty, w antagonizmy, zatracasz możliwość poczucia jedni, jedni, jedni. Jednajcie się przeto z tym światem, nie napędzając tego, co jest zbyteczne i co nie doprowadzi, nie doprowadziło nigdy do jakiegokolwiek pojednania, uzdrowienia, ani cudu. Jednajcie się, jednajcie się, jednajcie się. Kochamy was.